Dzisiaj wjechał sobie taki Asusik z nietypową klawiaturą. Ciekawostka. Oczywiście rozkręciłem, żeby było szybciej. Taki magik kompletnie nie jestem, żeby otwierać tylko tak. Chciałbym tak umieć. Jak myślicie? Wiatraczek fajny? Czy czysty, czy brudny? No. Powinno się w rękawiczkach, wiem. Wiem. Potem dostanę w mailach i komentarzach, że pęsetką wyjmować wiatraczek. Ale paluchami szybciej. To jest taki króciutki filmik, nie będę mógł zrobić naprawy tu. System, dysk twardy do wymiany na SSD-ka z talerza. Ale mówię, nikt nie wszedł na kanał ostatnio. Kolejna słynna już na moim kanale konstrukcja, gdzie gdzieś tam się wdmuchuje powietrze tym i wylatuje tu. No, tu jestem przedmu. Czyli Asus znowu tu ten patent zrobił. Już o tym film wrzucałem. Oni zaczynają takie konstrukcje robić, że nie ma termopary. Co tam mamy pod spodem? Tunel pełen kurzu. Całą płytę zdjąć, bo od spodu jest zakurzona, nie? A miało być tak pięknie. Okej, okay, dorzucam takie jeszcze dokładkę na koniec filmu. Tak to wygląda w środku. Nie odpinałem tej matrycy, więc wyżej nie uniosę, nie chcę wyrywać taśmy. Tu jest ten kanał. Trochę brudny i tutaj dmucha i z tyłu wylatuje. A tutaj chłodzenie nawet nie ma żadnych kratek, tylko sobie tak. Powinna być bateria, nie ma. To już wiem, że jak odłączyłem baterię tą, to CMOS mi się poresetuje. Miała być prosta, szybka sprawa, zjąć chłodzenie, wymienić, wyczyścić, włożyć tutaj nowego twardziela, wszystko, nie? Nagle się okazało, że wszystko pierdyliar, śrubek odkręcić, wszystko tutaj kurde rozebrać, żeby to pędzlować, pędzlem wyczyścić, bo to cały ten kanał. Chłodzenie tam jeszcze nie istnieje. Baterię wykręcić, CD-ROM wykręcić. No tak to wygląda, nie? Dobra, poskłada się i się odda klientowi kompa sprawnego na pewno. Przed sprawny to i wyjdzie sprawny. Chociaż słyszałem ostatnio, że niektóre serwisy mają z tym problem. Pozdrawiam wszystkich techników, którzy mieli tylko wymienić baterię, a trafiły do mnie komputery z uszkodzonym KBC. Sprzedam taki mały trik, jak tutaj w tych Asusach są te przesuwane te o szufladki, żeby wyjąć do góry. Ludzie kochani, jak sami baterie wymieniacie, bo przychodzicie do mnie, nie wyrywajcie tego tam, do tyłu. To się do góry podnosi i przesuwa tą blaszkę. I ta blaszka lubi sobie spaść i tu na te elementy. I wtedy I2C od baterii zwiera i jest po moście hybrydowym. Dlatego zawsze sobie jakimś kaptonem czy taśmą podklejcie tutaj, że jakby to wyskoczyło wam i spadło, to żeby nie narobiło szkód i zwarć. Tak samo tutaj poprawić fabrykę, jak się to otwiera. W tym miejscu kapton na guziczek. Żeby się ten brud nie dostał do środka, to chwilkę dłużej on posłuży. No, komp już prawie złożony, zaraz dysk twardy włożymy i lecimy z oprogramowaniem. Jeszcze się zrobiło tak czyściutko. Gotowe do zamontowania. Właśnie. Nic
na siłę, musi wejść samo. No chyba, że nie chce wejść, wtedy młotkiem, nie? Chyba, że wejść samo nie chce, to wtedy trochę młotkiem można. O, weszło samo. No, SSD założony. Skręcamy gościa i systemik. Okej, okay. Żeby nie było, tam powiedziałem, że konkurencja psuje, a ja nie psuję. To będzie, że... O, on zepsuł i nie pokazał. Też... Jest, włączył się biosik. Patrzymy sobie... Co tu my tu mamy? Celeronka jakiego? A gdzie dyski są otwarte? Teraz się pochowają. A SATA configuration, no, gdzie mają być? Dobra. Mamy Goodrama włożonego i wszystko działa, wszystko śmiga. Czas grać system.